emocjonalny ład. Dzień dobry w emocjonalnym ładzie, Łada Drozda przy mikrofonie. Pogubiłam się w przyciskach, powiem wam szczerze, a to chyba z powodu tremy. Tremy wynikającej z faktu, że mam dzisiaj bardzo liczne grono gości w studio. Siedzą przede mną trzy kobiety i nazywają się tak: Ewa, Oliwia, Dagmara. O! I Dagmara to nawet jakoś, mam wrażenie, żeśmy się krzesłami zamieniły przed chwilą. Brzmi znajomo, nie? Brzmi znajomo. Ale dzisiaj Ewa, Oliwia i Dagmara są gośćmi w emocjonalnym ładzie, dlatego że przyszły tutaj na moje zaproszenie z racji tego, że tworzą razem pewną ekipę, która występuje w internecie pod kryptonimem Moja Krew. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja będę mówić najmniej, bo jako, że przez ostatnie 3 godziny mówiłam cały. To się okaże, czy będziesz mówiła najmniej. No właśnie, ratować sytuację. I to my mamy tremę. Tak, tak, tak. No to dobrze, to jesteśmy tutaj na równi. Słuchajcie, zaprosiłam was dlatego, że ten blog, który stał się pretekstem do tego, żeby poznawać was, waszą rodzinę w gruncie rzeczy i wasze kobiece grono, zafascynował mnie. Zafascynował mnie tym, że poczuwam się do powiedzenia takiej prawdy o życiu, którą jakoś głęboko w sobie mam, że mam wrażenie, nasza cywilizacja, chociaż zrobiła mnóstwo dobrych rzeczy, zrobiła też trochę rzeczy trudnych z nami. I dla nas kobiet zrobiła między innymi to trudnego, że bardzo zmniejszyła się ilość takich rodzinnych kręgów, w których kobiety żyją w wielu pokoleniach i tworzą taki rodzinny krąg. Zgadzam się. Podpisałabym się pod tym, co mówisz. I w sumie dzięki temu, że my jesteśmy tak blisko, możemy też pokazywać chyba pewną drogę powrotną do tego, o czym mówisz. I zaraz do tego dojdziemy, natomiast chcę powiedzieć, że tęsknota kobiet za tego typu doświadczeniami bycia ze sobą, bycia w takich więziach, które sprawiają, że spotkania mają bardzo kobiecy charakter. To brzmi z jednej strony bardzo tajemniczo, choć bardzo wielu ludzi uważa, że to jest nic tylko babskie ploty, darcie pierza. Natomiast potrzeba takich spotkań jest w kobietach bardzo silna i to widać choćby dlatego, że generalnie we wszelkich działaniach rozwojowych spotyka się kobiety, które mają potrzebę widywania się cyklicznie, mówienia o różnych trudnych i nietrudnych rzeczach, celebrowania tych spotkań, wspólnego śpiewania i robienia różnych innych aktywności, często takich właściwie o charakterze nieco terapeutycznym. To jest najlepsze wsparcie, jakie może być. I to jest podobno najlepsze wsparcie, jakie może być. Ja mówię podobno, choć sama mam za sobą takie długoletnie doświadczenie bycia w takim kobiecym kręgu, ale ta tęsknota sprawia, że kobiety szukają tego typu doświadczeń z innymi kobietami niespokrewnionymi ze sobą. Tymczasem wy jesteście rodziną. A niby z rodziną. Najlepiej na zdjęciu. I okazuje się, że nie tylko na zdjęciu. Jesteście rodziną, bo Moja Krew to jest swego rodzaju instytucja, w skład której wchodzi 6 kobiet. Tak jest. To powiedz, Oliwia, jakie to są kobiety? Babcia, seniorka, 87 lat. To już jest kawał wieku. Joanna. Danuta, mama, ciocia Ewa, moja chrzestna osobista. My z pokolenia lat 80. Dagmara i Oliwia. No i moja córka Patrycja. Jeszcze trzeba by było dodać do tego, że każda z nas ma kilka tak naprawdę kilka nazewnictw, że tak to ujmę, bo babcia jest prababcią, babcią, tak, naszą babcią, tak, jest matką, ciocia Ewa jest ciocią, mamą, babcią, siostrą, babcią. No. My jesteśmy siostrami, ciociami, wnuczkami, mamą, córkami i tak dalej. Dokładnie, dużo tego można się pogubić. Tak jest, ale to wszystko razem świadczy o tym również to, że ty to tak podkreślasz chętnie, że to są dla was bardzo ważne relacje rodzinne, ważne więzi. I dzisiejszy emocjonalny jest ład, słuchajcie, o ładzie rodzinnym, o kobiecym ładzie rodzinnym. Taka jest dzisiejsza nasze przesłanie dla słuchaczy. Chcę was teraz zapytać o taką rzecz. Jak to się właściwie zaczęło? Bo to, że powstał blog, że wy upubliczniacie wasze życie, przynajmniej do pewnego stopnia, jako kobiecy krąg, no to jest jakaś historia, która się od czegoś zaczęła. Powiedzcie trochę, Ewa, mogłabyś zacząć?
Tak, to znaczy ja właściwie dowiedziałam się o tym tak dokładnie, jak robiono nas reportaż w Dzień Dobry TVN, bo wiem, że pomysłodawcą była Dagmara. Natomiast nie wiedziałam, skąd to się wzięło. No okazało się, że wzięło się to z tego powodu, że urodziła się Patrycja. Oliwia, no, lubiła pisać, a nie wiedziała, jak to wszystko przelać, te swoje uczucia, więc chciała je przelać jakoś tak na papier. Coś tam napisała, coś tam powiedziała i Dagmara stwierdziła, że właściwie dobrze byłoby jakoś to ogarnąć, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby można było te swoje uczucia jakieś tam pokazać. A wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy, no może to młodsze pokolenie już tak nie, ale my, mówię o sobie, o mojej siostrze czy mamie, no jakoś specjalnie uczuć nie okazujemy. To znaczy nie potrafimy okazać jakoś tak uczuć. I chyba to, że zaczęłyśmy coś tam sobie opisywać, no więcej możemy pokazać. Wyzwoliło coś nowego tak, w was. Tak, no jakoś tak inaczej. Zwrócić, bo piszemy o wszystkim, no piszemy też nie tylko o sobie nawzajem, bo piszemy w ogóle o pewnych historiach z naszego życia. Jakiś tam, może nie wiem, no niewielu, no bo to trudno opisać wszystko. To są lekkie tematy, ale czasem tak, takie głębsze. Mniejsze, głębsze i właściwie no przelewamy swoje jakieś tam myśli, uczucia i może reszta jest w stanie to zauważyć. Bo to do tego się jeszcze dojdziemy. Mnie ta historia interesuje, bo ty powiedziałaś, że Oliwia miała tak naprawdę, że historia dotyczy ciebie. Tak. Powiedz trochę ze swojej strony, jak to było. Ja jako sprawca. Tak było, że miałam taki czas w życiu. Ja w ogóle zawsze wolałam pisać niż mówić, ale miałam ten czas, że tak we mnie emocje narosły, że zaczęło wrzeć i nie umiałam sobie z tym poradzić. No i zaczęłam to przelewać na papier. Wszystko. Od bólu w każdej postaci po szczęście i radość, no bo to się wszystko wiąże z narodzinami dziecka, z jakimiś tam przejściami. No i ja ten taki tekst, który wyrzuciłam z siebie po prostu z błyskawicznie, jak torpedę, wysłałam Dagmarze i Dagmara, jak przeczytała to, to zadzwoniła do mnie i mówi tak: Oliwia, ja to czytałam tak na wdechu, ja się śmiałam, ja po prostu łapałam się za głowę, ja płakałam. Miałam ochotę krzyczeć równocześnie, bo tam było po prostu tyle emocji, jakaś frustracja, cała ironia świata po prostu gdzieś tam w tym tekście. On się pojawi, nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo to jest pół książki moim zdaniem, bardzo, bardzo długi ten tekst. Ale od tego się właśnie zaczęło, Dagmara zaczęła myśleć, jakby tutaj coś stworzyć, żeby to świat ujrzał, żeby po prostu to wyszło. No i tak kombinowała. Wiesz, bo mi bardzo brakuje. Ja mieszkam w Warszawie, dziewczyny mieszkają w Bydgoszczy, spotykamy się raz od Wielkiego Święta. Tak było do tej pory, że widywałyśmy się wtedy, kiedy ja przyjechałam do Bydgoszczy. Dzieliłam ten czas między babcie, mamę, które szczęśliwie mieszkają razem, więc jest go de facto trochę więcej. Moją siostrę Oliwię i ciocię i tak Ewę, żebyśmy się po prostu spotykały częściej. Nie starczało doby w ogóle, żeby Dagmara objechała wszystkich. Dokładnie. I zależało mi też na tym, żebyśmy robiły coś swojego, żebyśmy dzięki temu, że będziemy coś tworzyć razem, żeby nas to jakoś tak pięknie scaliło, żebyśmy miały dla siebie więcej czasu, żebyśmy też poznawały siebie na nowo. To są niesamowite emocje. To, że możemy historie po prostu, które nie widziały światła dziennego. No ale rozumiem, że tak naprawdę wielki wpływ na to, że zaistniałyście w takiej formule, ma Patrycja. Tak. No, czyli fakt, że ona zaistniała na świecie, jest wrotami do tego, że zaistniałyście w takiej postaci jak Moja krew. Ale teraz posłuchajmy babci Joanny, która nie mogła tutaj przyjechać, ale mamy nagranych jej kilka słów. Jako najstarsza z rodziny, to opowiadam, jak było kiedyś. Tak sobie rozmawiamy i tak jakoś się trzymamy w rodzinie. Zaczęliśmy pisać, bo po prostu wiedzieliśmy, że takie blogi powstają, więc chcieliśmy też coś wspólnego zrobić. Rodzinka się powiększyła, to chcemy jakieś wspomnienia młodszym pokoleniom po prostu przekazać. Nie wiedziałam, że te przedwojenne życie i powojenne i mogą być ciekawe.
Ja lubię opowiadać, bo jestem gadułą, lubię porozmawiać, pogadać, wspominać dawniejsze sprawy i porównać, jak było kiedyś i jak jest dziś. Dzięki temu częściej się spotykamy, przychodzą wnuczki, bo są ciekawe, a ja im to wszystko opowiadam. Często dzwonią i często się spotykamy. No właśnie, tak mówi babcia Joanna i po prostu wstrząsnęło mną to, co powiedziała w pierwszych paru zdaniach o tym, że wiedziała, że powstają takie blogi i że właśnie dlatego chciała, żeby w tym, żebyście też jako rodzina wzięły w tym udział. No ale rozumiem, że poza nowoczesnością, która babci Joanny nie omija, jest historia rodzinna też w tle, którą, jak słyszałam, wcale nie o wszystkich zdarzeniach wszystkie wiedziałyście. Mm-hmm. A dzięki temu, że się spotykacie i rozmawiacie, no to się różne ciekawe rzeczy odkrywają. Wcale nie zależy mi na tym, żebyście tutaj mówiły o jakichś wstrząsających odkryciach, których nie chcecie udostępniać. Ale jak to jest, jak się dowiadujecie o historiach, których nie znałyście? Oliwia? Przeważnie to są takie śmieszne wydarzenia, gdzie albo ja przeczytam historię mamy czy cioci, albo po prostu gdzieś tam faktycznie o tym dyskutujemy, bo my często też się spotykamy i wspólnie piszemy jakieś tam projekty. I to jest właśnie fajne. No, dużo jest śmiechu i dużo jest właśnie takich wspomnień, których nie znamy i to nas jakby na nowo buduje. To jest po prostu niesamowite. Mhm. Jak mi się wydaje, że chyba byśmy tego nie miały, nie? No bo gdzieś tam jednak w rodzinie zawsze się rozmawia o bliskich, o chorobach, o jakichś tam takich wydarzeniach. Narzeka się wspólnie na różne rzeczy. Święta i się narzeka i po prostu się mędzi. A my tutaj mamy takie swoje inne tematy. No to jest fajne, nie? Ale wy te tematy wymyślacie, czy jak one się pojawiają w waszej przestrzeni? Pomysłodawcą jest zazwyczaj Dagmara. Chociaż powiem tak, że i ciocia, i Oliwia, i mama ostatnio, a wiesz, napisałam teksty o czymś tam. Powiedziała ostatnio, kiedy szłyśmy do cioci Ewy, żeby zrobić sobie jakiś tam kolejny filmik. I mama mówi, że napisała tekst, mama Danusia, mówi, że napisała tekst i ja mówię, mamo, no dobrze, ale ty napisałaś, a czemu nam nie powiedziałaś, jaki temat wybrałaś? poczekaj, bo ja się jeszcze na razie to tak tylko, wiesz, muszę wymyśliłam i muszę jeszcze, to poprawić, zaraz wam wszystko napiszę, o ale czym będziemy pisać. Ale już przeczytać. A widzisz. No jest dobry. Czyli bakcyl chwycony. Tak. Tak. Prawda? Jest coś takiego nowego, takiego odświeżającego, takiego innego w tych relacjach rodzinnych, bo faktycznie my gonimy, życie po prostu tak ucieka, jak z prędkością po prostu rakiety, a my mamy wspólną odpowiedzialność, bo piszemy bloga, więc... I to jest też mobilizacja, musimy, prawda? Że to się ma znaleźć na blogu i to w dodatku nie może nas z tym specjalnie czekać, bo po to, żeby to było czytane, to trzeba... My musimy pielęgnować nasze relacje, nasze wzajemne emocje, nie? Ja też tak myślę sobie o tym, że ja się wielu rzeczy dowiedziałam na przykład o cioci, bo wielu rzeczy nie wiedziałam, wielu nie mówiło się. Ja na przykład nie wiedziałam, że ciocia kiedyś chodziła na pachtę. Boję, Boże, co wyjdzie. Albo na przykład, co też możecie przeczytać na naszym blogu, ciocia kiedyś elegancko w sukni balowej pchała malucha z kordonu do Bydgoszczy. To kawałek. No, wtedy to samochód to był w ogóle na wagę złota. No, nikt by nie zostawił, bo można byłoby po prostu potem tylko karoserię zobaczyć. Tak. Także wszyscy tam dbali o to swoje. Myśmy rzeczywiście, to była taka zima bardzo, bardzo, bardzo mroźna. Mhm. I po prostu, nie wiem, no coś tam wysiadło. Mhm. No, żeby nie został, no to wszyscy w tych sukniach, garniturach, panowie w butach, jeszcze w półbutach, więc ślisko, jak nie wiem, i byśmy ten samochód pchali. To naprawdę sporo kilometrów. Nawet znam z autopsji pchanie malucha, który nie chce ruszyć, więc doskonale wiem, o czym Ewa mówisz. Nawet poświęciła rajstopy pewnie, nie? No, ale to chyba nie dało, bo wiem, że tam na rajstopy można było coś zrobić, ale to wtedy chyba nie było to.
Rajstopy zastępowały pasek rozrządu, tak, to wiem. Tak, coś tam było. Ja nie jestem kierowcą, więc... Używało się również zmiotki do zapalania wtedy, kiedy wysiadło coś innego, ale czasem pych był jedyną metodą, tak, żeby ruszyć. No nie poznaję koleżanki, naprawdę. Tak też. Moje imię, moja droga, zobowiązuje. Więc motoryzacyjnie malucha miałam opanowanego. Emocjonalny ład. A w emocjonalnym ładzie dzisiaj Ewa, Oliwia i Dagmara, jedna druga składu bloga Moja Krew. Rozmawiamy o emocjonalnym, kobiecym, rodzinnym ładzie, bo jak się okazuje, ta więź, która między dziewczynami, będącymi członkiniami rodziny, ona jest starannie pielęgnowana i tworzenie wspólnego bloga to jest oczywiście doping do tego, żeby się spotykać, rozmawiać, razem tworzyć. I teraz o tym, co to znaczy dla mamy Oliwii i Dagmary, czyli dla Danusi, znaczy, posłuchamy, bo mamy ją nagraną. Sprawia mi dużą frajdę. Zawsze lubiłam przelewać moje myśli na papier. Lubię powspominać stare dobre czasy. Nawet przypominają mi się takie zdarzenia, których nawet bym nie pomyślała, że gdzieś tam w zakamarkach mojej pamięci są. Nawet nazwiska, imiona, gdzie bardzo słabą pamięć mam do takich rzeczy. No ale pamiętam naprawdę szczególiki w tej chwili. I to jest fajne, bo nie zawsze był czas na takie rozmowy w gronie rodziny. W tej chwili piszemy bloga i bardzo dużo się o sobie dowiadujemy jeszcze. Takich rzeczy, które nie były takie w świetle dziennym mówione. Jak się zaczęło pisać, to już się tak wciągnęłam, że w tej chwili piszę nawet artykuły z wyprzedzeniem. Spotykamy się ze sobą i każda coś tam dopowie. Jest dużo śmiechu. W zasadzie dla nas to jest taka zabawa. Spotykamy się gdzieś w parku, robimy sobie zdjęcia, robimy sobie takie wywiady. No i to jest fajne, bo dużo czasu razem spędzamy. Kiedyś każdy był zajęty jednak sobą. W tej chwili no, wszyscy są już dorośli i mamy czas na to, żeby celebrować nasze spotkania. Wszystko jest takie faktycznie dla nas nowe, bo bloga nigdy nie pisaliśmy, dopiero się uczymy, ale jesteśmy razem, jesteśmy rodziną i to się liczy najbardziej. Było miło usłyszeć Danusię, serdecznie pozdrawiamy. A ja chcę wam zadać teraz pytanie, czemu służy opowiadanie rodzinnych historii? Jakbyście tak mogły z lotu ptaka na to popatrzeć, to po co to jest wam, żeby te historie opowiadać? Jeśli mogę. Znaczy, tak. Głównie jest to dla nas, bo myślę, że znaczy tak jak ja czytam na przykład o dziewczynach, nawet o mojej siostrze, między nami jest 10 lat różnicy, więc długo, długo między nami nie było jakiegoś takiego kontaktu, no bo to jest duża różnica wieku. Oczywiście. No i w tej chwili jak ona pisze na przykład, jak ja się urodziłam, co ona właściwie czuła, jak to wyglądało, a ja piszę z kolei, jak ja byłam dzieckiem i to, co ja pamiętam ze swojej perspektywy, no to jest takie zderzenie, każda ma co innego do powiedzenia. To są fajne rzeczy, no bo tego, bo właściwie o tym się rzeczywiście nie opowiadało, myśmy nie rozmawiały o tym nigdy. Kontakt jest w tej chwili lepszy. Ja miałam zawsze dobry kontakt z dziewczynami, mówię o moich siostrzenicach. Natomiast jeśli chodzi o moją siostrę, taki był zawsze taki troszeczkę, no taki, ja wiem, dystans. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo ze sobą do pogadania. Jest, naprawdę jest bliżej fajne. Bliżej wam. Bliżej nam, tak, na pewno tak. A dla was dziewczyny, dla Dagmary i Oliwii, opowiadanie historii? To jest też taki pamiętnik dla córki mojej, która sobie pewnie do tego później zajrzy. Dla nas. No ja po prostu uwielbiam to, że jesteśmy razem, że robimy takie inne rzeczy, że celebrujemy taką naszą bliskość i mi tego gdzieś tam kiedyś brakowało, a w tej chwili po prostu czuję się taka otoczona miłością, jak taką kołderką z nimi. Jest przyjemnie, miło i ciepło. Bywa różnie, bo czasem się też tak trochę sprzeczamy. Nie piszemy o tym, nie piszemy, ale czym to jest na przykład dla mnie, bo o to pytałaś. Tak. Ja myślę, że to nie jest tylko dla nas.
to nie jest tylko dla naszej rodziny. I to dokładnie widać pod materiałem tym telewizyjnym, który pojawił się także na naszym blogu, bo kobiety, które głównie kobiety, nie tylko, ale głównie kobiety, które widziały czytają ten materiał i czytają, dokładnie, one nam napisały, że przecudowna więź jest między nami, że niektóre, że zazdroszczą, inne, że chciałyby też tak, że już nie mogą, bo nie ma bliskich. I myślę, że to jest taka podpowiedź, też to, o czym mówiłaś na samym początku, żebyśmy w tym biegu, w 21 biegu wieku, w tym biegu okropnym za pieniądzem, za sławą, za innymi tam rzeczami. Za życiem zwyczajnie. Za życiem też. Nie zatraciły tego, co jest najważniejsze. Dokładnie. To jest, bo jak rozumiem, wam się też okazało, że to jest najważniejsze. Tak, jak najbardziej. No właśnie, dlatego, że to jest najważniejsze, dlatego tak ludzie na to, przypuszczam, reagują, bo odkrywają z biegiem czasu, że wszystko inne mija i pochłania ten czas i nie zostaje go właśnie na tego rodzaju więzi, a to, czego się najbardziej żałuje, jak się okazuje, to właśnie tego, czego się nie zrobiło z najbliższymi. I że nie było czasu na spotykanie, na rozmawianie, a wy to robicie, praktykujecie, podporządkowujecie temu czas. Chciałabym teraz, dziewczyny, was zapytać o taką rzecz. Mianowicie, przecież rodzina to jest na ogół siedlisko różnego rodzaju niesnasek, jakichś sporów, niedopowiedzeń. Ludzie się lubią bardziej lub mniej. Czasem spędzanie świąt to jest jednak dosyć wymuszona, czasem dość sztuczna sytuacja. Jakoś mam wrażenie, że, nie wiem, wy omijacie takie rafy, czy jak to się odbywa? Mi się wydaje, że to jest też ciężka praca, bo my pracujemy na to, żeby być ze sobą, żeby się rozumieć od wielu lat i to układa się jakoś tak... W zasadzie nie wiem, z czyją pomocą, ale wydaje mi się, że to jest tak, że jeśli wszystkie staramy się, żeby być razem, żeby słuchać się nawzajem, to jakoś się układa naturalnie. Takie jest moje wrażenie. Poza tym, no o co tu się kłócić? No trzeba się wspierać. Jesteśmy razem, trzeba się tym cieszyć, a nie kłócić. Aha, ale między wami nie ma jakichś różnic zdań i tego typu doświadczeń? Różnice zdań są, bo każda z nas ma jakieś tam, nie wiem, swoje spojrzenie na życie. Ale my się generalnie nie kłócimy. Aha. Może to dziwne, ale się nie kłócimy. No, jeżeli nie ma czegoś takiego, że ze sobą nie rozmawiamy, bo coś się tam zadziało. Nie robicie sobie cichych dni, nie. Albo cichych możemy godzin. Możemy sobie robić z mężem na przykład, ale między sobą jakby nie. Z siostrą tak, robię czasem. No, ważone między sobą. No, ale tak generalnie... jeżeli mamy coś do powiedzenia, to mówimy i to tyle. A nie, ale musiałyście się na to umawiać? Czy to tak naturalnie się między wami po prostu dzieje, że mówicie? Nie ma takich tematów, takich poważnych, w których się nie zgadzamy. Nie, że jakiś tam, tak jak w rodzinie się kłóci na temat polityki, religii i tak dalej. Nie, my czegoś takiego nie mamy. Może to jest właśnie to, co ukrywa się pod hasłem ogólnym moja krew. Jesteśmy do siebie podobne po prostu. I to też słyszałyśmy już od kilku osób, że jesteśmy do siebie podobne nie tylko zewnętrznie. Podobnie mówimy, mamy podobny tembr głosu, podobnie piszemy. Pismo mamy identyczne prawie, że. To też ostatnio odkryłyśmy. To niesamowite. Jest tych podobieństw więcej niż różnic i myślę, że to nas trzyma w ryzach. My się po prostu nie ma czasu na kłótnie, bez sensu. Przede wszystkim my się chyba lubimy i to jest też główny powód, bo jeżeli się kogoś lubi, oprócz tego, że łączą nas więzy krwi, że się w jakiś tam sposób kochamy jednak, no to się wybacza wiele rzeczy. Znaczy, to nie jest tak, że człowiek, jak coś się tam wydarzy, to nagle, nie, ja się zawezmę, nie będę więcej rozmawiać, bo to przecież głupie i tak, czy coś w tym stylu. My po prostu, jeżeli nawet któraś z nas ma inne zdanie na jakiś temat, powiemy sobie parę zdań i wybaczamy sobie, wysłuchamy się nawzajem i nie wiem, jeżeli jest to nie ma dalszych konsekwencji po prostu. Tak. Aha. No, wielka umiejętność, bo czasami mam wrażenie, że rodziny są spajane jakimś tematem, który jest między nimi trudny i nierozstrzygnięty. Znam rodziny, które nie potrafią być ze sobą bez konfliktów. A takie na przykład święta, między wami to jak wyglądają? Jadamy jedna przez drugą, naprawdę. Najpierw jest lista, kto co będzie przygotowywał. Tak. Aha.
żeby już na jedną osobę nie spadało. I najczęściej się spotykamy u Oli, ale to nie jest tak, że my się spotykamy tylko nasza krew, znaczy w sensie my kobiety. Z naszymi rodzinami. My się spotykamy z całymi naszymi rodzinami. Uf, dopuszczacie mężów. Mężów, tatusiów. Także nas jest sporo. Mhm. U Oli z reguły jest najwięcej miejsca, dlatego spotykaliśmy się cały czas u Oli. No teraz u mojego syna i synowej się spotkaliśmy na święta, bo oni nowe mieszkanie kupili. No i siedzi, jest nas sporo, każdy ma coś do powiedzenia, każdy, no nie wiem, no jakoś to tak wygląda normalnie. Wiesz co, Ada, jest najważniejsze i najśmieszniejsze, tam nie ma chwili ciszy, nie ma takiego momentu, kiedy jest jakieś zawahanie, ktoś czegoś nie dopowie. Albo ktoś ma o coś pretensje, nie, w ogóle nie ma takich sytuacji, nie? Dokładnie, nawet ja myślę, że tylko jedna rzecz u nas się nie zmienia, my sobie co roku życzymy tego samego, żeby to trwało. Tak, i żeby było zdrowie, bo to jest najważniejsze jednak. No i oczywiście to nasza rodzina. Danusia nas słucha w Bydgoszczy. Joasia też nas słucha w Bydgoszczy i słucha nas być może również w Bydgoszczy Patrycja, którą za chwilkę usłyszymy tutaj na antenie. Tuśka, ty wiesz, że mama pisze bloga? Wiem. Wiesz? Mama, ciocia, babcia, druga babcia. I ty też trochę piszesz. Tak. A jak się blok nazywa? Moja? Moja kat. Super. Moja kat. A wiesz, że mama pisze to, co ty sobie myślisz? Tak. Mama ciebie obserwuje i pisze, jakby się działa w twojej głowie. Patrycja, a jak dorośniesz, też z nami będziesz pisać? Tak. I będziesz pisać na kartce, jak babcia? Czy na komputerze, jak ciocia? Na ciocia. Na telefonie i na komputerze. Na telefonie? A jak będziesz pisać? Na poważnie czy z humorem? Humorem. Moja kap. No właśnie, tak mówi Tusia, Patrycja, najmłodsza współautorka waszego bloga. My sobie tutaj w studiu opowiadamy różne rzeczy oczywiście, które dotyczą tego całego tła rodzinnego, w jakim jesteście. I pojawił się taki wątek, w jakim niesłychanym puchu bezpieczeństwa chowa się Patrycja. Tak jest, zdecydowanie tak. Ja jej tego trochę zazdroszczę, bo u nas, my się wychowywałyśmy z Oliwią w ogóle w mieszkaniu wielopokoleniowym. Były trzy pokolenia, mieszkaliśmy wszyscy razem i no ale jakby takiego bezpieczeństwa myślę nie było aż tak bardzo. No wiadomo, że dziadkowie się zajmowali, bo rodzice pracowali, potem rodzice przejęli obowiązki swoje takie naturalne. Ale myślę, że jednak Patrycja ma dużo szczęścia, rzeczywiście, bo ma wianuszek kobiet. Wyczekana, wychuchana teraz, dopieszczona z każdej strony, ale jest też taką naszą iskierką i gdzieś tam po prostu zawsze jest dużo wzruszenia, jak tylko sobie o niej pomyślę. Wyobrażam sobie, jako mama to przeżywasz w dwójnasób, oczywiście, ale jak pomyślałam o tym jej poczuciu bezpieczeństwa, poruszałyśmy tutaj wątek tego, gdy trafiła do was ekipa filmowa, która rejestrowała, robiła zdjęcia z wami i mówiłyście, jakim zaskoczeniem było zachowanie Patrycji. Opowiedzcie o tym, proszę. Przyjechała ekipa telewizyjna. Byłyśmy lekko zestresowane tym, że być może Patrycja nie będzie chciała uczestniczyć, bo będzie zmęczona, bo będzie miała jakieś chimerki. Bo za dużo bodźców. Dokładnie, bo za dużo czasu też. Tak. Ale a zachowała tymczasem? Się wzorowo, dosłownie. Pełna profeska. Jak zobaczyła, że każda z nas wędruje przed kamerę, to ona też musiała tam być, więc w ogóle nawet nie było namawiania. Ona po prostu tam poszła, stanęła przed kamerą, kamera zarejestrowała, co trzeba było. To widać pięknie na filmie, jak ona współpracuje z kamerą. To niesamowite, akurat tak jakby to dziecko się urodziło w telewizji. Jak my się zaczęliśmy zastanawiać z całą ekipą, jakby ją tutaj namówić do tego, żeby stanęła pięknie i kilka sekund wytrzymała, to ona po prostu zrobiła to za naszymi plecami i tylko po prostu, żeby nadążyć, żeby ją nagrać. Nie? No właśnie, i to jest informacja o tym, że jak dziewczynka mała widzi, co robią najbliższe kobiety w rodzinie,
że zachowują się w pewien sposób, to dla niej to jest oczywistością, że ona też tak ma zrobić, nie ma się czego bać, no bo skoro nic złego nie dzieje się tym najważniejszym, najbliższym kobietom, to znaczy, że sytuacja jest spoko. Do niej tylko się wyciągnie telefon z nagrywaniem, z funkcją nagrywania, to ona od razu mówi, moja krew, a później kocham ciocię, kocham wujka, kocham mamę, kocham tatę i wymienia wszystkich. Ona zresztą też bardzo, bardzo ładnie przechodzi płynnie między ciocią Ewą, ciocią Dagmarą, babą, dziadkiem, wujkiem, druga baba. Ona wszystkich elegancko wymienia, pamięta o tym. Jakie są powiązania, tak między wszystkimi członkami rodziny. Powiedziała, że się nauczy śpiewać i będzie śpiewała mojej wnuczce. Także tak przyjęła to do wiadomości, tak? Bo... Masz zagwarantowany uspokajacz dla twojej wnuczki. Bo pytałam, czy umie śpiewać, czy zna piosenki, tak, zna, dobrze, ona będzie śpiewała. Jakie są wasze ulubione tematy z tego bloga, te, które już pozamieszczałyście? Kto pierwszy? Nie uprzedziłam ich o tym pytaniu, no, niech kombinują teraz. Mnie się podobał wątek z takimi rzeczami, o których mogę nie mieć pojęcia, czyli na przykład jak się kiedyś parzyło kawę, co się piło przed wojną. O tym babcia się rozpisywała, potem dziewczyny też pisały o cykorii na przykład. Bardzo lubię teksty, które mnie rozśmieszają. Tekst motoryzacyjny pojawił się. Mówiłyśmy o tym na antenie. Myślę, że to już było na antenie też. Ciocia, która pcha w sukni balowej malucha z Fordonu do Bydgoszczy. Parę ładnych kilometrów, nawet paranaście. To moje ulubione. Zresztą, wiesz, to, trochę trudno to tak określić, tak mi się wydaje. Ale poczekaj, a Oliwia? No właśnie też się nad tym zastanawiam cały czas. Ja też lubię takie lekkie chyba teksty. Tak z przesyłką do tych wszystkich kobiet, no bo głównie dla kobiet piszemy, że jak idziesz drogą, się potkniesz w tych obcasach i spadniesz nie na tyłek, nie na rękę, tylko na twarz, to nie jesteś jedyna. I też są właśnie zamieszczane takie teksty właśnie. Na wspierające. Wspierające, że nie jesteśmy same w tym nieszczęściu. Ewa, no ja się przychylę chyba tutaj do dziewczyn, że faktycznie te lżejsze tematy. Nie wiem, mnie się podobał temat o kobietach w ogóle generalnie, ogólnie. Tak. Nie wiem, jakie tam były jeszcze... Ale nie podobał ci się temat o czekoladzie. Nazewnictwie. Nie podobał, tak. Temat o nazewnictwie w ogóle nikomu nie mogłam, się nie podobał. Tak, Dagmara tak nas męczyła z tym tematem, a no ja jak widać z reguły zostawiam wszystko na ostatnią chwilę, tak jak teraz zresztą. No i do ostatniej chwili miałam nadzieję, że minie i że zmieni ten temat jakiś tam, że może to popiszemy, a chociaż wszystkie dziewczyny napisały, nie? Ja oczywiście na sam koniec zostałam z tym. Ale było to oporne. Ale nazewnictwo chodziło o to, jak się kiedyś zwracało do siebie, jak się dzisiaj zwracamy do siebie. Tak. Czyli mamuś, też Oliwia fajny tekst napisała i ciocia wbrew pozorom i wbrew temu, co teraz mówi, też napisała śmieszny i fajny tekst o nazewnictwie. A rzeczywiście nie należy do twoich ulubionych. A ulubiony masz? Nasza taka duża słabość czekolada. O czekoladzie też było, nie? Trochę popisane. Ja z kolei bardzo polubiłam wasze teksty o maturach i o tym, w jaki sposób zostałaś żoną pewnego mężczyzny, Oliwia. I właściwie jak długa historia jest wychodzenia ciebie przez twojego małżonka. Chodził i wychodził. I wychodził. Ale trochę to trwało, bo to parę ładnych lat. No właśnie. Tak, my się znamy to wszystko jest tam opisane. No to jest jeden z większych smaków w tych historiach, które dają taki obraz przekrojowy przez również naszą historię krajową, ale właśnie widzianą w taki cudowny, praktyczny sposób tak zwanej zwykłej rodziny. Mówię tak zwanej, dlatego że oczywiście już nie jesteście zwykłą rodziną dzięki temu, co zrobiłyście i jak dalej zajmujecie się pokazywaniem, odsłanianiem własnego miękkiego, rodzinnego brzucha, ale jednak jest to pewien rys historyczny, który pokazuje i tego małego Fiata, i tą czekoladę, która w dawnych czasach była tak, a nie inaczej przygotowywana. No i to wystawanie babci przed i mamy przed salą maturalną. Tak, one szukały nazwiska, bo ja nie byłam w stanie widzieć, ja nic nie widziałam. No w zasadzie właśnie. Nie widziałam nawet, jak się nazywam, nie pamiętałam tego, ale to było tak trudne. Nawet moi koledzy ze szkoły średniej zareagowali na ten tekst. Oni dokładnie wiedzieli, o czym była mowa. Tak, tak. Jakby u
nie było wszystko wypisane na twarzy. Tak jest do dziś. No i jestem przekonana, że siła właśnie takich opowieści również polega na tym, że to bardzo uruchamia wspomnienia czytelników. Mm-hmm. Zdecydowanie. I to też widać w komentarzach na naszym blogu, bo rzeczywiście najwięcej tych komentarzy pojawia się na Facebooku. Uruchomiłyśmy też swoją stronę internetową. No, bardzo proste do zapamiętania. www.mojakrew.pl. Tak jest. Tam jeszcze komentarzy nie ma. Pracujemy nad tym. Niebawem się pojawią. Natomiast rzeczywiście pojawiają się komentarze i dziewczyny też i panowie komentują, że ojej, u mnie było beznadziejnie, u mnie było dokładnie tak jak u Dagmary, a ktoś napisał, że Oliwia, podziwiam cię niesamowite, jak ty masz taką siłę, żeby w ogóle pójść na egzamin nieprzygotowaną, no niesamowite. To jest głupota bardziej niż siła. No tak, to można powiedzieć, o niektórych rzeczach, że to była bardziej głupota. Ale to prawo, ale słuchajcie. To po czasie. Nie ma się co biczować, drogie panie, po prostu przytaczacie swoją historię i jeszcze chciałabym, żeby każda z was powiedziała, co tak naprawdę tym blogiem i tym, co wnosicie tam, co chcecie przekazać waszym słuchaczom, dzisiaj słuchaczkom, ale czy też czytelnikom bloga. Nie wiem, kto pierwszy. Wszystkie naraz. Ewa, zaczniesz? No, ja mam Ola, ten, dobrze. Ja mam takie przesłanie, słuchajcie, dbajcie o swoich bliskich, kochajcie się, dbajcie szczególnie o kobiety z waszego rodu, bo kobieta to jest po prostu źródło wszelkiego dobra. To jest i siła, i emocje, i po prostu wszystko, co najlepsze. Dbajmy o siebie nawzajem, kochajmy się i żyjmy w rodzinie jak najdłużej z jak największą liczbą członków rodziny. Mm. Ewa? No a ja z kolei uważam, że pisanie bloga w ogóle dla nas, znaczy u nas w ogóle poruszyło takie wspomnienia, których jest mnóstwo i które gdzieś tam były daleko, daleko, w ogóle do nich nie sięgaliśmy. I teraz nieraz jak patrzę na innych, na znajomych, na koleżanki, ja myślę, że każda rodzina ma coś takiego. I jeżeli przeczytają u nas na jakiś temat, nie wiem, no do jakikolwiek coś, one też mogą sobie pomyśleć, że u nich w domu też się coś takiego zadziało, że u nich w domu też było fajnie, że były różne historie. I może będą siedzieli przy stole i sobie poopowiadają o tym, a nie będą siedzieli na przykład i oglądali telewizję. Mhm. Co, wiecie, że najtrudniej jest mówić na końcu, bo już ze wszystkiego jesteś na końcu. Przytykałeś się. Ale i tak było trudno. Ja myślę, że to jest pamiętnik. Pamiętnik, który może czytać każdy, jak książkę, i może szukać w nim siebie, może odnaleźć jakąś nową drogę, może będziemy też inspiracją dla innych osób, które będą chciały podzielić się swoimi emocjami przede wszystkim, ale też doświadczeniem, a może skorzystają z naszego doświadczenia. Może w tym ostatnim etapie, na tym ostatnim etapie pomyślą sobie, że rodzina jest najważniejsza i o nią trzeba dbać w pierwszej kolejności. Powtórzyłam to, co powiedziała Oliwia, trochę inaczej, ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najważniejsze. Od tego zaczęłyśmy. Zobacz, jaka piękna klamra. Mhm. Rodzina jest najważniejsza i mimo, że czasem zdarzają się różnego rodzaju niesnaski, to ja myślę, że po to jest słowo mówione i pisane, żeby się dogadywać i żeby rozwiązywać te problemy, które się pojawiają, bo one zawsze będą. A my tak trochę chyba podpowiadamy, w którym kierunku iść, żeby ze sobą rozmawiać w taki, a nie inny sposób i być ze sobą razem tak naprawdę. Bardzo wam dziękuję za to, co mówicie. Ja wam powiem, co to dla mnie znaczy. Mhm. Bo ja akurat jestem w takiej sytuacji rodzinnej, że nie ma szans na taki rodzinny kobiecy krąg, a też jak się przyglądam, jak żyją kobiety w naszym kraju, oczywiście nie chcę tutaj żadnych nieuprawnionych uogólnień wypowiadać, bo nie mam do tego takich inklinacji. Niemniej pozwalam sobie myśleć, że my kobiety u nas w naszym kraju mamy dość duży kłopot z tym, jak się wspierać, a wy to pokazujecie. I to, co przed chwilą powiedziałyście, żeby zaczynać od tego wspierania się w rodzinie, jest bezcenne. Mm. I to, co mówiłyście o tym, żeby myśleć o sobie dobrze i żeby pielęgnować różne drobniutkie rodzinne wspomnienia i zapisywać je, żeby nie uciekły, żeby były dla Patrycji, to wszystko razem jest swoistym przepisem na szczęście rodzinne. Więc ja wam niezwykle dziękuję, że byłyście moimi gośćmi dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzę wam i waszej krwi.